Cześć, witajcie w kolejnym naszym spotkaniu, na kolejnym naszym spotkaniu. Witaj, Ewita, thank you so Cześć. much. Dziękuję za czas. Dzisiaj będziemy rozmawiały na temat quantum sex, kareca. I jaka jeszcze nazwa? A są różne nazwy właśnie na ten sposób uprawiania miłości, na przykład kultywowanie energii seksualnej, albo brahmacharya, albo na przykład seks gnostyczny. Także tak naprawdę to jest seks chrześcijański. Wow. To jest rodzaj miłości, którą podobno uprawiał Jeszua i Maria Magdalena. Podobno Maria Magdalena Jeszua nauczyła, była inicjatorką jego, i to kobieta uczy, powinna uczyć mężczyznę, jak można się kochać w taki sposób, żeby uprawiać miłość, a nie tylko takie bum-bum, jakie żeśmy się nauczyli z ekranów. Super, fajnie, więc powiedz mi, gdzie się nauczyłaś tego? Kiedy pierwszy raz doświadczyłaś tej karecy? To jest bardzo prywatne pytanie, bardzo intymne. Więc Podzieli się czy się nie tak, podzieli? więc mój partner był byłym wojskowym i nadal pracował w siłach specjalnych i kultywował energię seksualną, dlatego że on wiedział, że jako mężczyzna, jeśli on uwolni energię seksualną, jego to osłabia. Tak? Więc on, zanim udał się w jakąś ważną misję. Nie mogę tutaj dokładnie zdradzić, co on robił, ale zanim postawił siebie i swoją ekipę, swoją drużynę, mężczyzn, z którymi pracował, w niebezpiecznej sytuacji, w sytuacji wyzwań, to oni wszyscy czanelowali energię. Więc on chciał, jeżeli będziemy się kochać, żebyśmy również uprawiali miłość w mądry sposób, by kultywować energię, by być mocniejszymi ludźmi, a nie słabszymi ludźmi. Więc musiałam się tutaj trochę więcej nauczyć i zaczęłam, generalnie powiedziałabym, że od dziecka byłam zainteresowana tematem seksualnej energii, może dlatego, że skorpion. I zawsze wiedziałam, że jest w tej energii jakaś tajemnica, którą władze kościelne i w ogóle cały system nie chce, żebyśmy pojęli. Dzisiaj powiedziałabym, że energia seksualna to jest po prostu energia. To jest po prostu energia. I ta energia to jest najsilniejsza energia, którą mamy na świecie, dlatego że wszystkie kwiatki, ptaszki, pszczółki, króliki chcą się rozmnażać. Przyroda chce się replikować. I jeżeli my, jako ludzie, damy się tej sile ponieść, no to będziemy mieli bardzo dużo dzieci, tak? Dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie nie mamy dzieci, dlatego że mamy środki antykoncepcyjne. I generalnie odeszliśmy od przyrody, i przez to, że odeszliśmy od przyrody, bardzo wielu ludzi tkwi w dziwnych związkach, które normalnie nie przetrwałyby, nie miałyby żadnej racji bytu, gdybyśmy tych środków antykoncepcyjnych nie stosowali. Czyli kobieta nie byłaby najprawdopodobniej z mężczyzną, z którym jest, bo wiedziałaby, że on nie będzie dobrym, nie jest, widziałaby, on nie jest dobrym partnerem, nie będzie dobrym ojcem moich dzieci, ja nie chcę z nim mieć dzieci, więc prawdopodobnie odeszłaby od niego. Podobnie mężczyzna nie byłby z kobietą, która nie byłaby dobrą matką, tak? No ale widzimy, że dzisiaj ludzie uprawiają seks sportowo, okay, dla przyjemności, i spaja to powiedziałabym, to jest wzajemne uzależnienie, które tak spaja, że generalnie można sobie to potem uzasadnić. A, no to wiesz, no mamy wynajem razem, albo mamy ten mortgage, nie, dom spłacamy razem, tak? No jakoś się tak utarło. No, generalnie samo słowo seks ma dwa znaczenia. Jedno znaczenie pochodzi z łaciny i oznacza section, to section, czyli rozcinać. I to można, my tego doświadczamy, jeżeli uprawiamy seks orgazmiczny, tak jakiego się nauczyliśmy w społeczeństwie, to wtedy ten seks nas rozcina, czyli rozwala. Po orgazmie mężczyzna, czyli po uwolnieniu energii seksualnej, mężczyzna po prostu zasypia,
albo można powiedzieć po francusku le petit mort, czyli zamiera, na chwilę umiera i generalnie odsuwa się od kobiety. I w tym momencie kobieta nie rozumie, dlaczego on odchodzi, dlaczego on się odsuwa, tak? Dlatego, że on stracił ogromną ilość minerałów, jest bardzo osłabiony i potrzebuje, że tak powiem, się poskładać. Potrzebuje odbudować całą swoją energetykę, by móc normalnie funkcjonować i by być męski w oczach tej kobiety, tak? Energia seksualna u kobiety zaczyna rozcinać związek, czyli section, powiedziałabym, że po 4 dniach. Czyli kobiety mają, na początku czują się ekstra, tak? Miałam tyle orgazmu, i w ogóle czujemy się elektrycznie, bo dostajemy elektryczną energię od mężczyzny, tak? Więc on w tym momencie czuje się magnetycznie, bo jest rozładowany. Natomiast my czujemy się pobudzone, my kobiety tak naprawdę po jednym orgazmie, dwóch, trzech, to jesteśmy tak naprawdę rozgrzane dopiero na więcej. Bądźmy szczerzy, tak? Po prostu nas tak, seksem nas tak tylko drażni, tak? Rozgrzewa. No nie? Taka rozgrzewka. No. Więc to jest niemożliwe, żeby tak naprawdę zadowolić kobietę. Biologicznie jest to niemożliwe, więc panowie, nawet nie próbujcie. W karecy właśnie nie dochodzimy do celu, czy do orgazmu, ale unikamy orgazmu, czyli kochamy się bardzo powoli, niemalże statycznie, niemalże tak w takim w bezruchu, okay? Ale to ja opowiem za chwilę, natomiast chciałam tutaj skończyć wątek, że po 4 dniach bardzo często jeżeli kobiety, które obserwują, które siebie znają, jeżeli miały orgazmiczny seks, to po 4 dniach mają doła. Mają bardzo dużo różnych dziwnych emocji, jakaś złość się pojawia, jakieś poczucie winy, wstydu, zazdrość jakaś, po prostu dziwne myśli, jakiś płacz i tak dalej. Więc generalnie orgazmiczny seks osłabia obojga i mężczyzna jest osłabiony fizycznie, natomiast kobieta jest osłabiona i staje się niestabilna emocjonalnie. I wiadomo, że kobieta, która jest niestabilna emocjonalnie, nie jest dobrym partnerem. Okay? Więc to tutaj my jako kobiety musimy po prostu popatrzeć na siebie i zastanowić się, jak to jest, że mamy fajny seks, a potem jest tyle dramatu w rodzinie, tak? Tyle jakiegoś płaczu, jakiegoś lęku, zazdrości, albo na przykład jakieś potrzeby zakupów jak maniak jakiś. Jakoś mania, nie? Muszę sobie to kupić, tamto, muszę szminkę i wysokie obcasy i jakąś bieliznę fajną, no bo jednak chcę przyciągnąć uwagę tego mężczyzny. I to jest generalnie, to jest wampiryzm. Dlaczego? Dlatego, że wchodzimy w wiek, po prostu nasza cywilizacja ewoluuje w tym momencie do świadomości, że Bóg jest w nas i że my możemy, że źródło wszelkiej miłości, jaką pragniemy, wszelkiej uwagi, jaką pragniemy, jest w nas. Że Bóg nam daje tyle uwagi, że po prostu żaden człowiek nie jest w stanie nam tyle dać. Że Bóg nam daje tyle miłości przez nasze serce, że żaden człowiek nie jest w stanie nam dać tyle miłości, więc nie mamy co żebrać po miłości na zewnątrz, tylko właśnie kultywować światło, które w nas jest. I tutaj to jest właśnie energia seksualna, to jest światło, które w nas jest, to jest właśnie ten prąd elektryczny, ale generalnie to światło to się też również tłumaczy na energię seksualną. I to się nazywa ten quantum sex. Tak, i to słowo drugie znaczenie słowa seks, tak? Seks to ja tutaj zrobiłam tak, jak ja to piszę, to quantum sex, s.e.x, czyli to jest sacred, święty, tak? Święta, energy, exchange, czyli święta wymiana energii, okay? Więc są dwa sposoby kochania się. W jeden sposób możemy uprawiać seks tak jak zwierzęta, okay? Bum, 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 okay? Natomiast nie ma się co spodziewać, że uprawiając seks jak zwierzęta, będziemy w stanie stworzyć szczęśliwą rodzinę monogamiczną, w której partnerzy będą wierni i w
pasjonującym, namiętnym związku i nie będą gdzieś tam szukać na czegoś partner, że tam atencji i satysfakcji na boku. Okay? W przyrodzie jest naprawdę niewiele ssaków, a my mamy jednak mózg ssaków, jednak mamy tutaj, tak? Mózg mamy gadzi, ssaków i mamy neokorteks, to jest ta przednia półka, przednia część mózgu, to jest tam ta część mózgu, która potrafi mówić, która ma słowa, tak, czy język, to jest nowa część, wyewoluowana, tak, homo sapiens. Natomiast jednak ten nasz mózg saczy. Gadzi, czyli tak? To gadzi jest z tyłu, tak? Gadzi mózg to jest tak lęk uciekać albo walczyć, tak? A mózg ssaków jest bardziej wyowulowany, natomiast jednak i tak jak ludzie chcą, tak jak ludzie dzisiaj uprawiają seks, to jest generalnie robią to, co robią ssaki, czyli to, co robią krowy, konie, no na farmie generalnie, tak? Po prostu jakiś tam byk kryje krowy i tak dalej. Więc dobra, popatrzmy teraz tak, jeżeli uprawiamy seks w ten sposób, tak jak nas nauczono w porno, okej, okay? No bo też znowu, bądźmy szczerzy, jedynym źródłem edukacji dla ludzi dzisiaj, jedynym źródłem edukacji seksualnej jest porno. Nikt nie czyta żadnych książek, a już na pewno nie młode pokolenie, na pewno nie dzieci, okej? Okay? Więc dzieci uczą się o seksie z ekranów, tak? Z porno, które jest w internecie, które zalewa nas, o którym się nic nie mówi, oficjalnie tego nie ma, ani oficjalnie wszyscy ludzie na to się patrzą. Okay? Więc to jest taki eksperyment, który się odbywa w tej chwili, cyfrowy, digitalowy eksperyment. No i jeżeli ludzie uprawiają seks jak zwierzęta, to bądźmy szczerzy, nie ma byka, który będzie krył tą samą krowę i będzie jej lojalny i wierny, bo się w niej zakochał. Okay? Bądźmy szczerzy tutaj. Czyli generalnie w momencie, kiedy organizm ludzki dochodzi do wniosku, i to jest biologiczne, jeżeli organizm ludzki dojdzie do wniosku, że już wyorgazmowałeś, czy wyorgazmowałaś, już miałaś z nim tyle dzieci, już tyle dzieci poczęłaś, to w tym momencie włącza się amygdala w mózgu, nie wiem jak to się mówi po polsku, jest to część mózgu, i w tym momencie idzie sygnał do wszystkich hormonów na zasadzie znudził mi się, znudziła mi się. Okay? Generalnie w społeczeństwie mężczyźni mają przyzwolenie na to, żeby im się znudziła kobieta wcześniej, więc rozumieją, co się dzieje, na zasadzie okej, okay, wybzykałem ją, następna. Okay? A kobiety nie mają takiego przyzwolenia i kobiety mają ogromną, włącza się, u kobiet jest dopamina plus jest oksytocyn, włącza się hormon miłości, kiedy kobieta uprawia seks, ten orgazmiczny, i kobieta się bardzo zespaja z mężczyzną, chce go mieć przy sobie, chce z nim stale być, chce go niemalże posiadać. I wówczas ona się bardzo frustruje, i denerwuje, dlaczego ten mężczyzna odchodzi, dlaczego on potrzebuje być sam, dlaczego on nie wysyła wiadomości, nie pisze do niej, dlaczego on ją unika. Także generalnie wówczas ta energia i po jakimś czasie, kiedy kobieta się znudzi seksualnie, okay, co u niektórych kobiet się bardzo szybko to może wydarzyć, na przykład ja zaobserwowałam, zanim odkryłam nowy sposób, czyli ten starożytny, ten prawdziwy sposób kochania się, kiedy jeszcze uprawiałam ten seks taki normalny, taki typowy, powiedzmy, typowy jak społeczeństwo, ja zauważyłam, że mi się partner potrafi znudzić w ciągu 3 dni. Czy on bardzo mi się podoba intelektualnie i w ogóle na wszystkich, po prostu super, super. Czyli generalnie potencjał relacji tutaj jest ogromny. A potem, jeżeli wpadliśmy w wir orgazmicznego seksu, to ten potencjał, to jest tak, jakby ktoś zrobił aborcję na tym potencjale. I to jest bardzo smutne, bo wtedy to, co mogło przetrwać i mogło wykwitnąć, stabilny związek, czy to na przykład przepiękną rodzinę, tak, to nagle się rozpada. I my jesteśmy rozczarowani wtedy. No, także generalnie uprawiając seks jak zwierzaki, okej, okay? Jak ssaki, jesteśmy skazani na to, że nasze rodziny będą się rozpadać, że będziemy mieli połamane serca,
Okay? I dzisiaj, jak popatrzycie na to młode pokolenie, które robi tak zwane hookup culture, tak? Już nawet nie ma wining dining, czyli nie ma, widzimy na kolacji i tak dalej, tylko po prostu straight to the point, nie marnujmy czasu, nie? I tak dalej, gdzie jesteś, przychodzę. No i ten, i a popatrzymy na to nowe pokolenie, to jest pokolenie bardzo poranionych ludzi. I którzy wzajemnie siebie skrzywdzili i nie wiedzą dlaczego. I dlatego jest, dzisiaj mamy takie społeczeństwo po prostu bardzo ludzi, którzy bardzo łatwo się obrażają, urażają, mają całą masę traumy, jakichś traumatycznych relacji, dramatycznych w ogóle przeżyć, właśnie dlatego, że po prostu mieli nadzieję, że miłość to będzie ogromna, taka jak w filmach hollywoodzkich. A tu okazuje się, że nie. A okazuje się, to że nie. To powiedz teraz właśnie o tym quantum sex. Dokładnie. O tym, co to jest, co? Na czym polega ta kareca, dokładnie. Jak to się w ogóle tak objawia, jak to się praktykuje, co to jest kareca? Dokładnie, więc seks kwantowy, quantum sex, to jest właśnie święta wymiana energii. Więc ponieważ to jest święte, więc podchodzimy do tego świadomie. Czyli numer jeden, rezerwujemy czas. Okay? Bo nic ciekawego na ogół tak ad hoc, tak przypadkowo się nie wydarzy, prawda? Pyszną zupę się gotuje powoli. Także to rezerwujemy czas na to, żeby odbyła się uczta. Okay? Czyli jak to się mówi, taki szybki seks, taki quickie? No taki numerek. Taki numerek, więc żadnych numerków. Żadnych numerków tutaj nie uprawiamy. Czyli generalnie partnerzy, którzy uprawiają właśnie seks kwantowy czy karece, kultywują energię seksualną, rezerwują świadomie czas. I to wygląda tak, że po prostu patrzą w kalendarz i zrobimy, słuchaj, będziemy się kochać na przykład poniedziałek, środa, piątek, niedziela. I może to wygląda trochę durnie, dlatego że to jest kalendarzyk, nie? O Boże, to jak w jakiejś korporacji. Ale z drugiej strony, pomyślcie tutaj, jeżeli mamy zarezerwowany czas, to w tym momencie jest ogromna korzyść dla obu stron. Czyli mężczyzna w tym momencie wie, że kobieta jego nie odrzuci. Czyli on po prostu dba o tą kobietę, marzy o niej, robi różne dla niej, adoruje ją, dlatego że będzie ten moment, kiedy ona jego przyjmuje. Tak? Więc on ma to poczucie bezpieczeństwa, że jest szanowany, że jego seksualność jest rozumiana i szanowana przez tą kobietę, że jest dla niej święta i ważna. Okay. To jest jeden. Drugie to jest to, że dla kobiety z kolei, jeżeli rezerwujemy czas, to wiadomo, kobieta będzie wiedziała, aha, okej, okay, on tutaj dba, że będzie to właśnie uczta, że to będzie wykwintne, piękne kochanie, a nie coś szybkiego, bum, bum i on śpi. Okej? Okay? No, więc... Także to jest taki win-win, rezerwujemy czas. Druga rzecz, seks kwantowy rozumie technologię ludzkiego ciała. Czyli i tutaj jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, jak tak naprawdę my jesteśmy zbudowani, jako mężczyźni i jako kobiety. Więc generalnie mężczyzna i kobieta są jak dwie przeciwne baterie, czyli baterie, które mają przeciwną polarność. Tak? Czyli kobieta będzie miała plus tutaj, gdzie jest serce, czyli tutaj jest elektryczna, kobieta czuje bardzo, ma dużo odczuć, emocji i wyraża, czyli czakra gardła również, tak, wyraża swoje odczucia, dlatego kobiety przed seksem na ogół mówią dużo, a po seksie już cisza, spokój i czasami nawet płaczą, tak? Czyli kobieta ma tutaj plus, czyli tutaj jest elektryczna, mężczyzna jest elektryczny tam, gdzie jest jego penis. Czyli centrum mocy kobiety w ciele, w jej ciele, energia miłości w ciele kobiety przepływa przez jej serce. Centrum mocy mężczyzny, energia miłości przepływa przez jego penisa. U mężczyzny to jest jego penis. I to jest po prostu święte świętych. Ja chciałabym tutaj przywołać taką, znaczy chciałabym zainspirować kobiety, żeby popatrzyły na to właśnie, na ciało swojego mężczyzny. Jeżeli jemu stoi, to oznacza, że on kocha. To oznacza, że tak przepływa przez jego ciało energia miłości i on się tobie oddaje.
On Ciebie tak kocha, że nie może tego powstrzymać. To jest przepiękne to, co się dzieje. I to kobieta musi uszanować i rozumieć, co się dzieje też, tak? Czyli no, rzeczywiście, to znaczy generalnie mężczyzna od kobiety potrzebuje zrozumienia i szacunku. Okay? Natomiast, więc on jest elektryczny tutaj. Penis, jądra, genitalia. Ona jest elektryczna tu. Natomiast ten minus, gdzie jest minus w tej baterii? Skoro to są plusy, prąd elektryczny. Minus w bateriach ludzkiego ciała, to jest właśnie u kobiety, to są genitalia, czyli ona jest magnetyczna, tak? Dlatego faceci mają świra na punkcie kobiecych genitaliów, bo oni czują, że po prostu tam ich wciąga, tam ich ciągnie, tak? To jest ogromna magnetyczna siła, yin, tak? Która wiadomo, że ona wciąga, kobieta się otwiera i jest otwarta na penetrację. Natomiast mężczyzna jest elektryczny, więc wnosi energię, on wnosi prąd elektryczny. Ona jest trochę tak jak wtyczka, tak? No, i mężczyzna jest magnetyczny w sercu, tak? Czyli tutaj, w tym obszarze mężczyzna nie ma energii. Więc drogie panie, jeżeli chcecie trafić do serca mężczyzny, to nie ma co go tutaj głaskać. Nie ma co go tutaj całować. To każdy facet wam to powie. Okay. Do serca mężczyzny trafia się przez jego genitalia, przez jego penisa. Okay, proste. Nie ma co mu jakichś obiadów gotować. On sobie kupi obiad, on sobie ugotuje. Jeżeli tylko dbasz jeżeli trafiasz tamtędy, to naprawdę nie musisz pichcić nic. Okay? Więc generalnie. W Polsce mamy, przepraszam, takie powiedzenie właśnie, przez żołądek do serca. To nieprawda. No, akurat może to nieprawda. To jest numer dwa. Tak. Powiedziałem numer dwa. Numer jeden jednak tamtą stroną. Czyli łączymy się. Czyli łączymy się. No i teraz dalej. Tak. I teraz to, czego nie wiemy, to, czego nie wiedzieliśmy, to jest to, jak jest nasza energetyka stworzona. Czyli kobieta, czakra serca, serce kobiety ma meridian, to znaczy jest meridiana, tak jak w akupunkturze, akupresurze. Meridian z serca kobiety przechodzi w dół do szyjki macicy. Okay? U mężczyzny meridian z jego serca przechodzi w dół do czubka penisa. I teraz tak, zobaczcie, co się dzieje, kiedy penis na spokojnie po prostu łączy się, wchodzi do pochwy i łączy się tutaj z szyjką macicy. I może sobie spokojnie tak krążyć. To jest tak jak dosłownie, jak kareca jest tak spokojna, łagodna i to jest tak, jakby to powiedzieć, świadome doświadczenie, że jesteśmy oboje bardzo zrelaksowani. Są specjalne pozycje, żeby był po prostu relaks. No, nie uprawiamy jakiegoś, nie wiem, seksu jak pieski, bo wtedy nie można tej energii powstrzymać, tak? To jest tak zwierzęce, instynkt się wtedy budzi, że po prostu szczególnie mężczyzna nie może się powstrzymać, jeżeli ma taki widok. Natomiast właśnie wchodzimy w pozycję, która na przykład jest taka jak nożyce, okay? Czyli generalnie partnerzy mogą wtedy utrzymywać kontakt wzrokowy. Pozostają w kontakcie wzrokowym, czyli to jest bardzo, seks jest bardzo intymny, tak. Osobisty, taki bardzo ludzki. Mogą oddychać wspólnie. Oddychać, wdychać i wydychać razem, dzielić się oddechem, rozmawiać, recytować poezję, a jednocześnie potrafią być połączeni razem. Przysnąć sobie nawet. Tak, mogą nawet zasnąć razem, kiedy mężczyzna jest w środku, obudzić się razem, kiedy mężczyzna jest w środku i kontynuować razem uprawianie miłości. Tak? Czyli to jest tak proste doświadczenie, jeżeli penis wchodzi tutaj, łączy się z szyjką macicy i na spokojnie może sobie tam krążyć i to niekoniecznie panowie będą wykonywać tutaj jakieś ruchy. Mężczyzna jest tylko prowajderem, czyli jest dostawcą. Tak? Tak jak mówi się, że on ma dostawcą być żywności i tak dalej, on jest dostawcą penisa. Okay? Czyli wsuwa tutaj, albo kobieta go poprowadzi
I delikatnie, jak się tutaj dotyka, to kobieta może wykonywać bardzo delikatne ruchy, takie jakie jej odpowiadają. Ona się w tym momencie delikatnie bawi i pływają wtedy wówczas na głębokich wodach. Są głęboko połączeni, bo są świadomi, że po prostu to jest Bóg w tobie, patrzy się na Boga we mnie. To Bóg się kocha przez ludzkie ciało, źródło się kocha przez układ nerwowy mężczyzny i układ nerwowy kobiety. Okay? Coś mistycznego. Wykorzystujemy technologię ciała do tego, żeby doświadczyć jedności, żeby jam jest w tobie, doświadczyło jam jest we mnie. I łączymy właśnie obieg energetyczny. Czyli kiedy penis i szyjka macicy połączą się delikatnie tutaj i jesteśmy w stanie obecności, czyli nasza świadomość jest tu obecna, nie uciekamy w pożądanie, tylko jesteśmy obecni, jesteśmy miłością, to wówczas to, co ja czuję w tym momencie, kiedy uprawiam karece, kiedy uprawiam quantum sex, to energia miłości, taka bardzo delikatna, słodka energia, moje łono zaczyna śpiewać, zaczyna grać muzykę, czyli mężczyzna przynosi taką pałkę jak w dzwonie, jak jest, gdzie jest dzwon, a kobieta ma łono jak dzwon, tak? I zaczyna się robić muzyka tutaj. I to jest taka piękna, czysta energia muzyki, energia miłości, która podpływa, on ją wnosi, podpływa to światło do mojego serca i wypływa z mojego serca. To jest piękne, takie bardzo subtelne doświadczenie. Niemalże tak jak kiedy doświadczamy uzdrawiania energii, tak? To mamy takie po prostu poczucie radości nieskończonej, nieskończonej bezwarunkowej miłości. I mężczyzna tą energię potrafi wnieść i podarować kobiecie, jeżeli ona to tylko potrafi przyjąć. I energia wtedy przepływa do serca kobiety, wpływa do jego serca. Czyli jest darem dla niego. I wtedy mężczyzna, kochając się z kobietą, zaczyna co? Zaczyna odczuwać miłość. Okay? Bo stąd wypływa ta energia, wpływa do jego serca, potem spływa w dół, do jego penisa i znowu krążymy energią. Okay? No i teraz warto po prostu zapytać, no dobra, no ale co? To jak się to kończy? No właśnie, ile to trwa, jak to, czy to się ma tu później ten orgazm, czy jak to się kończy? No dobrze, no więc generalnie, ile to, więc generalnie tak, seks uprawiany w ten sposób wydaje się nudny, jak flaki z olejem dla ludzi, którzy nie channelują swojej, nie kultywują swojej energii solo. Więc by przygotować się do karecy, to partnerzy muszą przez co najmniej 3 tygodnie kultywować energię seksualną, czyli nie orgazmować. Tak? Czyli to oznacza, że nie robimy jakiegoś onanizmu pod prysznicem, panowie, czy żadne jakieś wibratory w szufladach u jakichś pań i tak dalej. Po prostu wyrzucamy te wszystkie rzeczy, odstawiamy. Blokada na telefonie, na kompie, nie ma żadnego porno, czyli zamykasz swoje zmysły i wchodzisz do środka, kim ja naprawdę jestem. Sprawia, żeby twoje zmysły obserwowały to, Boga, który w tobie jest i uwielbiały Boga, który w tobie jest. Okay? Czyli kultywujesz tą energię. Możesz... i generalnie to, co jest ciekawe, to jest to, że my myślimy, że można sobie tak orgazmować i to w ogóle nie ma żadnego koszta tutaj, nie? Mogę to stale robić, tak? No, więc generalnie mężczyźni już teraz się przebudzają, budzą się już i teraz jest ogromny ruch nofap, który budzi mężczyzn do tej świadomości, że nie, no to nie można tak sobie tracić minerałów 3 razy dziennie. 3 razy dziennie na przykład. Czy i nawet tak raz dziennie. No, już nawet korporacje zauważają, że uzależnienie od porno generalnie sprawia, że mężczyźni nie są w stanie się skupić, nie są w stanie e-maila napisać. No okay, dobrze, i tak dalej. To natomiast temat, no powiedz, tak. Jak długo to trwa? Więc partnerzy, oboje z partnerów przygotowują się do tego, czyli przygotowują się w celibacie, okej? Okay? Więc dlatego na przykład jak ja prowadzę warsztaty Quantum Sex, to zapraszam i pary, i zapraszam singli. Dlatego, że warto po prostu świadomie przygotować się do świadomej relacji. Co to znaczy kultywować energię? No i teraz tak, jako kobieta...
jeżeli ja miałam orgazm teraz, to jeżeli miałam na przykład dzisiaj w nocy, wczoraj w nocy orgazm, to ja muszę czekać co najmniej 2 dni, co najmniej 2 tygodnie, mężczyzna również, żeby odbudowały się hormony w moim organizmie, czyli cały ten koktajl endorfin, oksytocyn, wasopresyn, prolaktyn, dopamina i tak dalej. To jest bardzo dużo hormonów, które tutaj generalnie po prostu jakby przepływa przez nas układ nerwowy, tak? To już jest neuroendokrynologia tutaj. I to właśnie neuronaukowcy są źródłem ogromnego potwierdzenia, że właśnie ten gnostyczny, prawdziwy chrześcijański seks, seks energetyczny, kareca również nazywany, jest po prostu, ma podstawy naukowe. No, także minimum 2 tygodnie, tak naprawdę to 3, żeby w ogóle poczuć rezultaty, żeby złapać momentum. I na początku, przez te 2 tygodnie, to może mieć parcie, żeby jednak sobie dobrze zrobić, tak? Mhm. Dlaczego? Dlatego, że ciało ludzkie bardzo chce się rozmnażać. Jest program w naturze na to, żeby rozprzestrzeniać geny. Więc jeżeli my, na przykład, jeżeli mieliśmy orgazm, to ciało ludzkie myśli sobie, to się rozmnażamy. No to dobra, to rozgrzewamy tą dolną czakrę, dajemy jemu jakieś myśli, albo jej bardzo myśli erotyczne, żeby znowu był następny, tak, żeby mieli pożądanie. Tak? Czyli przyroda chce bardzo w ten nurt pożądania nas wkręcić. Natomiast tutaj świadomie bierzemy energię. Mężczyzna, kiedy jest podniecony, może po prostu podciągnąć energię tutaj do czakry serca. Nawet niektórzy mężczyźni robią takie coś, intensywny wdech i po prostu poczują, że energia się podnosi. Oczywiście dobrze pomaga czysta dieta, czyli żaden junk food, okay? Dlatego, że jedzenie junk food ma ogromną ilość excitotoxin, czyli takich toksyn jak MSG na przykład, które powodują, że obniżają energię właśnie w dolne czakry i łatwiej jest tą energię seksualną stracić. Mm-hmm. Okay? Więc clean diet, czysta dieta, organiczna. Nie powiedziałabym bezmięsna czy z mięsem. To już twoja sprawa generalnie, okay? Bo znam ludzi, którzy channelują i jedzą mięso. Okay? Więc to generalnie po prostu unikasz tego, żeby się działo jedzenie w brzuchu. Czyli kochasz się na pusty żołądek albo lekka potrawa, tak? Żeby nie było siły grawitacji i nie było rozgrzewania dolnych czakr. I przygotowujesz się w ten sposób, że przez 3 tygodnie, przygotowujecie się, przez 3 tygodnie nie uwalniacie energii i jak jesteście wypuszczeni, wtedy łączycie się właśnie w taki sposób. I wtedy już można się łączyć sąsiednie. Wtedy, możecie je kochać ile chcecie, byleby to było świadome, a nie tak o... Tylko to przygotowanie jest ważne, jak się przechodzi z tego ordynarnego uprawiania miłości do... Dokładnie, do tego świętego, okay. Które jest dużo, dużo pyszne, dużo bardziej pyszne. I w karecy nie ma orgazmu, tak? To znaczy, okay, więc generalnie będziesz miała, pojawia się zupełnie innego rodzaju orgazm. Jest to orgazm, który... To jest energia, która jest bardzo spokojna i która się rozszerza w nieskończoność. Okay? I jest bardzo subtelna i po prostu możesz poczuć, że twoje pole, jeżeli wejdziesz w stan karecy, w stan takiego połączenia energetycznego i przepływa energia na spokojnie, czyli unikamy unikamy akcji sportowych tutaj, żeby mężczyzna musi mieć ogromne poczucie pewności siebie, żeby w ogóle uprawiać tego rodzaju miłość. Czyli to nie może wejść do łóżka tutaj z kobietą, starając się, że wiesz, ja ci pokażę, bo ja tutaj naczytałem się Men's Health. Do łóżka kajdanami. To przyjdę, dokładnie, ja cię tu, kochanie, ci zwiążę, będziesz miała 60... Włosy wytargam. Tak, będziesz miała tyle rozkoszy i tak dalej. To jest mężczyzna, który chce coś udowodnić sobie, jej i tak dalej. I w takiej sytuacji dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie generalnie orgazm jest obowiązkiem kobiety. Stał się obowiązkiem. Jak to? To ty nie masz orgazmu? No to, że to dziwna jesteś. Aha. Okay? A to jest tak głupie, jakby ktoś ci powiedział, to ty jesteś w domu i pali ci się światło i nie rozpierdzielają ci się te korki? Aha. Nie wyłącza ci się prąd w domu? Nie wywala ci? No nie wywala mi. No po prostu
tak nie palę wszystkich urządzeń elektrycznych naraz, nie? Po co mi ma chodzić mikrofala i odkurzacz i ten, pralka. I pralka, i piecyk, i wszystkie światła, i Christmas tree, po co, nie? No generalnie, bo wtedy wiadomo, że będzie i to jest właśnie orgazm kobiety, wywala korki, okej? Okay? No i generalnie po prostu, jeżeli będziemy tak wywalać korki na to co, to będziemy mieli dobre... Przepięcia będą, no, dokładnie. Będą przepięcia. Czyli ten seks, ta miłość trwa, jesteśmy połączeni, ale kontrolujemy to, żeby nie dochodziło do orgazmu, tak? W taki sposób, ja właśnie opowiem teraz o rzece, dobrze? Mm-hmm. W taki sposób generalnie pary, które uprawiają miłość w ten sposób, kochają się godzinami. I w ten sposób generujemy rzeczywistość. Okay? Czyli generujemy energię na spełnienie wszystkich naszych marzeń. I to jest największa tajemnica, którą Watykan nie chciał nam zdradzić, którą przed nami chciał ukryć, że po pierwsze możemy uzdrowić sami siebie wzajemnie w ramionach. Okay? Mężczyzna i kobieta po prostu tworzą sacred union, czyli świętą jedność, stają się kompletnie samowystarczalni, czyli ona i on są sobie doktorem, dlatego że wtedy hormon, który się budzi, czyli kiedy uprawiamy karecę, dopamina obniża się, natomiast aktywizuje się hormon oksytocyn u obojga i to jest hormon miłości, który to jest ten hormon, który kobieta ma, kiedy urodzi dziecko. Mhm. Czyli to jest taka bezwarunkowa miłość, taka, żebyś życie po prostu oddał tutaj w każdej chwili. Okay? Czyli w tej chwili, dzięki właśnie takiej kultywacji energii seksualnej, energia u mężczyzny otwiera się, otwiera mu czakrę serca, energia u kobiety właśnie jest stabilna, czyli generalnie wszystkie nasze czakry świecą, jesteśmy pełnią miłości, kultywujemy ją w rodzinie. I wówczas pary mają telepatyczne połączenie. Bardzo często pary, które uprawiają miłość w ten sposób, nie potrzebują nawet sobie przesyłać SMS-a, dzwonić, one po prostu wiedzą. Mają download, remote viewing, czyli to jest tego typu miłość, tego typu kultywacja energii otwiera nam trzecie oko i możemy czuć, widzieć partnera, co on tam robi, jest świadomość tego. No, oprócz tego generujemy obfitość. Pary, które uprawiają karece, oraz również ludzie, którzy uprawiają karecę indywidualnie, zawsze mają nadwyżki finansowe. Zawsze. Po prostu jakoś tak się dzieje, że zawsze jest za dużo, to znaczy tak, potrzeby u takich ludzi są bardzo małe. Dlatego, że jeżeli ktoś kultywuje energię seksualną, to po prostu jest tak pełen, nie wiem, energii życia w sobie, w swojej aurze, że po prostu nie ma takich dużych potrzeb. Nie. Po prostu proste, skromne życie materialne przynosi ogromną radość. Czyli nie ma listy zakupów na Amazon, że to se chce kupić i to, i tamto, i siamto. Czyli generalnie nie zasilamy całych korporacji naszą energią finansową, ale po prostu mądrze wydajemy pieniądze wtedy, mądrze inwestujemy i tak dalej. Za to u ludzi, którzy są uzależnieni od orgazmu, możemy zauważyć, że po prostu pieniądze ich się nie trzymają generalnie. To zaobserwujcie to. Zaobserwujcie to, dlatego że dzisiaj cały świat żyje na kredyt. I ta ekonomia na kredyt by nie przetrwała, by nie została stworzona, gdyby nie to, że właśnie ta kultura pornografii się narodziła w tym samym czasie, kiedy po prostu narodziła się właśnie ta ekonomia materializmu, filozofia hedonizmu, to było po upadku. No właśnie, może to było specjalnie zaprojektowane po to, to jest takie właśnie błędne koło, tak. Ten cały pornografia, tak. Ten nadużycie tego seksu. Hedonizm po prostu. Hedonizm. To się zaczęło po rewolucji francuskiej, kiedy to iluminaci po prostu rękami biedoty wyrżnęli całą arystokrację Francji. Zamordowany został król Ludwik XVII i królowa Maria Antoinette, o której generalnie po prostu też ją tak ją obsmarowano jak Marię Magdalenę. I wówczas Paryż był w ogromnym chaosie, Francja była w stanie wojny domowej i iluminaci sobie pisali, to jest nawet w dokumentacji, Adam Weishaupt
Rothschildowie sobie pisali, jaki by tu system znaleźć, co by tu zrobić, żeby ich kontrolować, żeby oni nie wiedzieli, że są kontrolowani. I oni wtedy wiedzieli, że system będzie się nazywał, jest taki system polityczny, nazywa się libido dominandi. I to jest system, który właśnie, system kontroli za pomocą przyjemności. Czyli jest tak fajny, że nawet nie wiemy, że jesteśmy po prostu przez to kontrolowani. No zastanówcie się, dlaczego porno jest gratis, nie? Aha, taka tak. ogromna produkcja, tak. tyle content, dlaczego to jest gratis? Dobre, no dobre. Dlaczego jest gratis? Dlatego, że robi obywatela, który osłabiony. Wyda z drugiej tak. strony trzy razy więcej. Dokładnie. Tak, albo jego żona, która jest która wariuje, wkurzona i musi kupić sobie 10 torebek tak. i to 5 karbutów. Dokładnie, napędza ekonomię, tak. rozwala nasze rodziny. Mm-hmm. Generalnie. Super, no to wspaniale. Więc, aha, jeszcze powiem o rzece, co? O rzece, potoku. No dobra, ale tak pokrótce powiedz, jak to właśnie o tej rzece, teraz no jeszcze, jak to się właśnie uprawia tą miłość. Więc teraz tak, czy to znaczy kiedy uprawiamy miłość typu kareca, właśnie ten gnostyczny, chrześcijański, prawdziwy chrześcijański seks, to tutaj to generalnie unikamy orgazmu. Czyli to jest bardzo fajnie. To jest tak, jakbyś robiła foreplay, okej, okay, przez długi, długi czas. Wiadomo, że w seksie najfajniejszy jest foreplay. Mm-hmm. No nie, no bo tak nie tis i tak dalej. No. To jest taka energia, jak pamiętacie, jak byliście, pamiętasz, jak byłaś mała, to może poszłaś do kina kiedyś z chłopakiem, oglądasz film. Mała jak byłam, nie, byłam nastolatką. Jak byłaś młoda, nie? No. To idziesz do kina z chłopakiem i może on cię tam za rękę złapał, albo za kolano, położył rękę na kolanie. To jest taka energia, takie... Okay? Czyli takie bardzo uniesione, no bo jesteś, kiedy jesteś wypuszczony, to jesteś sensytywny. Tak. Jeżeli jesteś po prostu, jeżeli się nadstymulujesz jakimiś wibratorami, to wtedy jesteś nie jesteś sensytywna, czyli nie jesteś wrażliwa, tak? Potrzebujesz większej maszyny i tak dalej, większego tam, nie wiem, czegoś. Większych, mocniejszych stymulacji. Tak, mocniejszych, brutalnych, tak. zakazanych, tak. różnych dziwnych rzeczy i tak dalej. No, więc generalnie przy karecy orgazm się czasami wydarza. Jak się wydarzy, to wtedy partnerzy się informują na zasadzie, słuchaj, ja miałam orgazm, albo mam, albo wiedzą po prostu, tak, bo się wzajemnie znają już na tyle. Czyli wiedzą, że orgazm wydarzył. Jeżeli się wydarzą, to wtedy wiedzą, że przez jakieś 2-3 tygodnie mój partner będzie się dziwnie zachowywał. Mm-hmm. Po prostu. Będzie osłabiony, będzie mnie unikał, okej, okay, może się czuć frustrowany i tak dalej, nie? Albo ona może się wkurzać, bo łatwo ją poirytować, no bo miała właśnie orgazm i tyle. No. Natomiast generalnie, kiedy uprawiamy miłość, taką miłość, czyli niepożądanie, kultywujemy miłość, to jest tak, jakbyśmy płynęli po rzece. Jest taka, wyobraźcie sobie, piękna rzeka i na tej rzece są wodospady. No i jeżeli płyniemy sobie kajakiem razem, no to sobie tak spokojnie wiosłujemy, podoba nam się przyroda, ptaki śpiewają i tak dalej, ryby pluskają. I dopływamy, przed wodospadem jest taka głęboka woda, tak? Woda się gromadzi, to są takie głębokie wody przed wodospadami. I tam na tych głębokich wodach pływają pary, które uprawiają miłość. Ludzie, którzy uprawiają seks, płyną prosto do wodospadu, żeby... zjechać tym kajakiem, okay? Czyli generalnie w karecy, wyobraźcie sobie, jeżeli na przykład 10 to jest moment, kiedy mężczyzna ma wytrysk, albo to jest moment, kiedy kobieta ma orgazm, to tutaj pary komunikują się wzajemnie, by wiedzieć, na jakim poziomie są. Okay? Czyli mogą, na przykład mężczyzna może powiedzieć, poczekaj, powolutku, bo ja już jestem na 6. Tak? Czyli ona w tym momencie widzi, aha, on zbliża się do wodospadu, tak? To nie będę się radykalnie ruszać, okej, okay? czy pokazywać mu genitaliów, bo chcę jego ostudzić tutaj, tak? No. I tak samo na przykład kobieta może mężczyźnie powiedzieć, zwolnij, bo wiesz, za bardzo rozgrzewasz mnie, tak? Rozgrzewa się mózg w tym momencie, neurony tutaj w ogóle strzelają, tak? Więc pary... Na przykład, kiedy ja uprawiam miłość kwantową, to ja bardzo lubię, odkryłem, że bardzo lubię kochać się na głębokiej rzece, na poziomie 3. Na poziomie 3, 4, 5, to już jest
generalnie po prostu to jest taka czysta rozkosz. Mhm. I mogę w tej energii przebywać godzinami. I potem, czy generalnie po czym wiemy, że mieliśmy dobry seks? Okay? Po czym? Po tym, że było sportowo i że jakaś tam pani krzyczała na osiedlu? czy wzywać policję? Więc pary, które kultywują miłość, po tym wiedzą, że się dobrze kochali, tak? Że dzień potem, po uprawianiu miłości, czują się wspaniale. Po uprawianiu miłości czują się nadal połączeni. Czyli ten mężczyzna czuje się nadal połączony z tą kobietą. Oni mają telepatyczne połączenie. Oni po prostu wiedzą, że są jednym. I am, jam jest w dwóch ciałach. Czy to jest Bóg w dwóch awatarach tutaj. I teraz popatrzcie, w tej całej społeczności New Age tak dużo się mówi o tak zwanych bliźniaczych płomieniach. Mm-hmm. Nie? Twin flame. Kochani, nie ma możliwości, żeby relacja typu twin flame została stworzona, powstała i przetrwała, jeżeli uprawiamy seks jak ssaki, jak owce i barany. Mm-hmm. Po prostu rozwali się. I nawet najpiękniejszy potencjał typu twin flame, że ona ma to samo DNA, co on ma to samo i że są, nie wiem, przeznaczeni i tak dalej, bo to nowa ziemia. Kolejny mit. Kolejna kraina ściemy, tak, dlatego kolejny. Że nie dają ci narzędzi, wiedzy, by taką relację chronić, kultywować i żeby ona mogła się rozrastać, żebyś rzeczywiście widział, że to jest twin flame, czyli dwa płomienie. Ona płonie. Czym płonie? Miłością Boga w sobie. Czym on płonie? Miłością Boga w sobie. Dlaczego nam zakazano wiedzy na temat seksu? Dlaczego ta wiedza była tabu? Okay? Dlatego, że orgazm jest najlepszym dowodem na to, że jesteś istotą światła. No co? Kiedy... To też w edyjskich prawdach przecież, prawda? Wszędzie, na całe, wszystkie no takie secret science. Różnego rodzaju secret societies powstało, taoistyczne i tak dalej, które studiowały tą energię, bo wiedzieli, że po prostu ta energia, jeżeli ją kultywujesz, ona stanie się źródłem nieśmiertelności sobie. Oksytocyn, hormon miłości, uzdrawia, odmładza. Okay? Generalnie spójrzcie dopamina. Na nas. No właśnie, tutaj 40 i 50. Pięknie, no, tak. Dopamina niestety, orgazmiczny seks postarza, osłabia układ odpornościowy organizmu. Kreuje choroby i tak dalej. Tak, i biedę. Dobrze, a jeszcze powiedz mi, bo wiem, że miałaś taki tour po Stanach Zjednoczonych. Tak. Gdzie właśnie jeździłaś i uczyłaś ludzi tak. Tego rodzaju miłości, ubrania miłości. Tak. I też właśnie wiem, że chciałaś. W Tajlandii też byłaś w Koh Phangan. No właśnie, to ja bym chciała jeszcze Wam powiedzieć, że Evita będzie z takim tour, z takim programem, wybierała się na Europę. Więc Polska też zawita. Tak. Mam nadzieję, że. Hiszpania, Portugalia też będzie na liście, ale myślimy właśnie o tym, żeby zacząć od Polski. Tak, jeśli ktoś chciałby na przykład taki tour zorganizować w Polsce, jeżeli ktoś chciałby organizować warsztaty, warsztaty seksu kwantowego, quantum sex, kareca, to proszę skontaktujcie się. Dokładnie, to będzie fajne doświadczenie. Tak. Moim marzeniem jest utworzenie społeczności, utworzenie communities, i wsie, takie eco-villages, dużo ludzie mówią o eco-villages, więc żeby taka wioska miała fundament, mocny fundament, to my musimy się nauczyć, jak zarządzać energią seksualną, dlatego że wtedy będziemy mieli silne rodziny. Mhm. Anastazja, która dała nam ogromną wiedzę, jak utworzyć wioski rodzin, tak? Ona właśnie mówi, wspomina trochę o tego typu miłości, o świadomym wykorzystaniu energii seksualnej. No nie wchodzi tam w szczegóły. Ja jestem przekonana, że wiedza, którą po prostu wnosi chrześcijaństwo, gnostyczne chrześcijaństwo, Wedy i po prostu tajemnice właśnie, które zostały zakazane przez Kościół. Ale pamiętajcie, w katolicyzmie
To, o czym ja mówię, zostało zakazane dwa razy, dwukrotnie przez papieża. Okay? Trochę historii. Okay? Jeszua i Maria Magdalena podobno mieszkali na południu Francji i podobno właśnie nauczyli społeczność takiego uprawiania miłości. I Katarzy, którzy zapisali się w historii, w ten sposób uprawiali miłość. I byli to bardzo silni mężczyźni, bardzo kobiety, bardzo kobiece, bardzo kobiece kobiety, czyli mężczyźni, którzy mieli silny testosteron, kobiety, które miały zbalansowaną energetykę w sobie, czakrę serca otwartą. I generalnie Katarzy byli wojownikami, byli społecznością, która się nie chciała podporządkować papieżowi. Oni mieli odwagę odmówić płacenia podatku do Watykanu, uznania papieża za wikara Chrystusa i tak dalej. Generalnie powiedzieli mu fuck off, okej? Okay? No i ten... I było wówczas coś takiego, że papież wystosował wtedy bułę. Okej. Okay. Nie wiem, który to był jeden z tych ważniaków. Wystosował bułę, która po prostu potępiła ten sposób uprawiania miłości. Dlaczego? Dlatego, że wyobraźcie sobie świat, w którym nie potrzeba farmacji, dlatego że możesz się uzdrowić energią seksualną. Nie potrzeba prezerwatyw, tak, tabletek, ile dokładnie. Nie potrzeba antykoncepcji, dlatego że mężczyzna kontroluje swoją energię, kobieta też wie, co jest grane i nie dążą do... Oni generalnie, ludzie dawniej, czyli na przykład tacy wojownicy celtyccy, jak popatrzysz, Braveheart, tak? Oglądaliście na pewno film. Dlaczego oni mieli odwagę? Dlaczego mieli tak ogromną miłość do swoich kobiet i te kobiety miały tak ogromną miłość do tych mężczyzn? Dlaczego ich rodziny były takie silne? A spójrzmy teraz, co się dzieje. Spójrmy dzisiaj... Co się dzieje. Dzieje się to, co się dzieje. Dzisiaj mężczyzna nie ma siły i nie ma... Dzisiaj mężczyźni zabieniają się w kobiety. Dokładnie. Dlaczego? Dlatego, że mężczyzna traci testosteron, kiedy uwalnia seksualną energię. Kobieta buduje testosteron. Zamieniamy się rolami, dokładnie. Wszystko się pozamieniało. To jest generalnie inżynieria. Dokładnie, więc my pracujemy nad tym. Naszą misją, naszym call jest to, żeby przywrócić równowagę w naszym świecie, żeby przekazać to kolejnym i kolejnym i kolejnym. Jak my stąd odejdziemy, to żeby ta wiedza, ten knowledge był kultywowany. Więc w Stanach była taka eco-community, jeszcze dobrze? W Stanach była społeczność Oneida, wioska, cała wioska, która kultywowała energię seksualną. I to były silne rodziny i wyobraźcie sobie, jedna lekarka, która tam przychodziła czasami na tą wioskę, na przykład to była również położna, ona odbierała tam dzieci, bardzo mądra lekarka, dr Alice Stockham. Ona kiedyś napisała książkę na ten temat, dlatego że zaobserwowała, że ci ludzie się zupełnie inaczej kochają. Zauważyła, że ja tam praktycznie nie jestem potrzebna w tej wiosce. Po prostu kobiety są przepięknie, świeci im cera, są szczęśliwe, uśmiechnięte, emocjonalnie zrównoważone, radosne. Ci ludzie się w ogóle nie kłócą. Tam jest obfitość, bogactwo. Wśród mężczyzn w ogóle nie ma alkoholizmu. Nie ma walk, nie zazdrości. Nie ma konfliktów. Generalnie ja uważam, że to właśnie ten sposób kultywowania miłości pozwoli, żebyśmy utworzyli nową ziemię, żebyśmy utworzyli stabilne społeczności, wioski i rodziny, gdzie możemy sobie na nowo zaufać. Gdzie możemy sobie zaufać, wiedząc, że jeżeli ja mam rodzinę, to jest świętość, ja kultywuję energię seksualną, on kultywuje, więc nie musimy być zazdrośni, bo robimy to dla Boga w sobie, bo nam to przynosi radość, tak? A z drugiej strony również możemy odbudować zaufanie między kobietami, czyli nie odbijamy sobie facetów, no bo nie jesteśmy desperate, nie? Nie jesteśmy zdesperowane tutaj, by błagać o atencję i miłość. Tak jest. Tak? Czyli nie z samej energii, bo mamy jej nadmiar. Tak jest. Tak samo faceci nie muszą rywalizować stale, mogą mieć braterstwo. Więc... Zobaczymy. No, więc możemy tak rozmawiać. Bardzo piękny temat, więc słuchajcie, podlinkujemy wszystko, wszystkie informacje, więc życzymy Wam pięknego przemyślenia po tym
wideo. Mam nadzieję, że Ewita Was zainspirowała. I jeśli macie jakieś pytania, no to oczywiście wiecie, jak nas znaleźć. Pozdrawiamy serdecznie z pięknej, ciepłej Albanii. Albanii w tym momencie. Ciao! Ciao.